Panie i panowie, rozpoczynamy drugi półfinał DreamHack Summer 2011. Ja oczywiście jestem Zed. Zapraszam was na kolejny pasjonujący pojedynek, oczywiście best of three, do dwóch wygranych pomiędzy dwoma naprawdę fantastycznymi graczami. Pierwszy z nich, którego widzicie na swoim ekranie, to July. July Zerg, także z ksywą God of War, którego niektórzy czasami tak dosyć zabawnie nazywają Pizza Zerg, ze względu na jego prawdopodobnie tuszę. W każdym razie grałem tutaj z Zergiem, koreański, bardzo mocny gracz z Broadwara, zwycięzca Złotej Myszki, co jest naprawdę ogromnym osiągnięciem. Będzie tutaj grał na Metalopolis na godzinie drugiej. Jego przeciwnik Incredible Liquid Hack, który gra tutaj oczywiście jako jego czerwony Protoss. Fantastyczny gracz, który sam o sobie powiedział, że jest w pierwszej trójce kontroli jednostek na polu bitwy. No zobaczymy, czy jego fantastyczne mikro będzie tutaj przyniesie mu tutaj zwycięstwo. Jest to bardzo mocny gracz. Mam jednak wrażenie, że tutaj July, no może być dosyć ciężko. Jest to oczywiście bardzo, bardzo znany zerg. No i tutaj na pewno Hack będzie miał ciężką przeprawę. Zresztą zaraz to zobaczymy. Po pierwsze Metalopolis, po drugie już mamy cross position, więc naprawdę zerg znajduje się bardzo daleko. Zobaczymy, jak to wpłynie na rozgrywkę. Już widzimy tutaj pierwszą probówkę Haka, który wpada do swojego przeciwnika. Hak lubi harasować swoim pierwszą probówką. No i zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj coś zrobić. Już stara się denerwować swojego przeciwnika. Spójrzcie, nie wydobywa July z tych minerałów żadnych minerałów. No troszeczkę źle to wyszło. W każdym razie mamy gateway, który buduje się razem z gazem, więc ten gaz dosyć szybki nawet, jeśli chodzi o Haka. Mamy tu już kolejny pylon, no i za chwilę zapewne zobaczymy Cybernetic Core mniej więcej tutaj, tylko po to, żeby zostawić jedną, nawet widać już tutaj Rally Pointa, jedną kratkę miejsca na Zelota, który będzie to wszystko blokował. Cały czas stara się denerwować Liquid Hack tą probówką swojego przeciwnika. Na szczęście może dla Juliego już jest skończony spawning pool, no i za chwilę pierwsze zerglingi będziemy już tutaj widzieć. 18 do 19, jeśli chodzi o limit, wszystko idzie dosyć standardowo. Czy zobaczymy maner pylon? Za chwilę się tego dowiemy. Blokujący pylon troszeczkę opóźnia zerga, jeśli chodzi o postawienie ekspansji, no a na pewno July chciałby tą ekspansję postawić. Podwójny gaz, to jest interesujące. Na pewno nie będziemy widzieć tutaj jakiegoś mocnego, szybkiego rusha. Mam wrażenie, że za chwilę zostanie postawiony Robo Facility. Czyżby szybki tech do Kolosusów? Za chwilę się tego dowiemy. Może jednak będzie tutaj Starport. Nigdy tego nie wiadomo. Cybernetic Score jest już prawie skończony i jednak jest tutaj haczerka. July stawia tutaj na hacze zaraz po pulu, ma już Queena, no i buduje drony, wymyśla także Metabolic Boost, bardzo ważny upgrade. Widzimy pierwszego Sentry, który jest budowany, no i także dwa Zerglingi, jednak ten Zelot spokojnie sobie tutaj ze wszystkim poradzi. Chronobustowany Warpgate, jednak jest tutaj pylon, no i cóż tutaj może być? Za chwilę zobaczymy tutaj zapewne jakiś budynek. Naprawdę ogromnej ilości gazu zbiera tutaj Hack. Może jednak będzie decydował się na coś w rodzaju takiego Freegate Expand z dużą ilością Sentry, które mu tutaj pomogą. Widać, że buduje cały czas te Sentry, już posiada 100 gazu, jest kolejny gateway. Czyżby Freegate Robo właśnie z tą ogromną ilością Sentry? Zaraz to zobaczymy. Tak jest, mamy 3 gatey. Tymczasem July drugiego gazu nie złapał, jego ekspansja chyba już powinna być gotowa. Jeszcze troszeczkę tutaj pozostało tego morfowania się. No i jak tutaj wygląda sytuacja u Liquid Hacka? Dokładnie tak, zbierając dwa gazy oraz posiadając 3 gatey, może warpować troszeczkę większą ilość Sentry oraz Stalkerów, no i do tego będzie miał mniej więcej jakąś ilość minerałów, żeby szybko zaekspować. Co bardzo mi się podoba, jest to bardzo przemyślana taktyka, no i zapewne za chwilę zobaczymy tutaj tą ekspansję, która zostanie zbudowana. Speed do linków jest już zakończony i te zerglingi biegają niczym pieski na speedzie, którymi właśnie są July. Tymczasem, no jak na razie nic tutaj nie widać, żeby wchodził w jakiś rodzaj techa. Dopiero teraz zaczął morfować swojego Lera. I cóż tu jest budowane? Roach Warren w tym momencie, podczas gdy zostały zakończone już te dwa gatewaye, dokładnie tak. Warp gatey są już wymyślone w tym momencie, a przez ten mam na myśli, że dokładnie ten moment nastąpił sekundę po tym, jak to powiedziałem. W każdym razie Liquid Hack już swojego Nexusa buduje. Tu już mamy transfer dronów. Ile tych dronów posiada July? 28 kontra 27 probówek, więc tutaj Hack wcale nie jest z tyłu. Bardzo fajnie radzi sobie z produkcją swoich probówek. Ma je tutaj nie za często zakolejkowane. No chciałbym zauważyć, żeby tutaj ten chronobus był wykorzystany. Już ma na dwa chronobusty. No nie za bardzo tutaj pilnuje tego wszystkiego. Dostawia także dwa gatey. Czyżby był to Six Gate Timing Attack?
zaraz to zobaczymy. Jeśli jeszcze jeden gate zostanie dostawiony, no to zapewne to będzie tutaj się działo. Spójrzcie, jak ogromna ilość sentry jest produkowana. Ich jest już dokładnie 8. Świetne force fieldy, świetne guardian shieldy, zwłaszcza na zerga, który buduje dużą ilość zerglingów. Ten guardian shield bardzo, bardzo pomaga. Tymczasem mamy już Roach Warren, jak na razie 5 pierwszych Roachy jest produkowanych i wygląda na to, że Hag będzie wyskakiwał tutaj z bazy, ale jest skautowany przez swojego przeciwnika, jest tutaj skautowany. O, ale świetny blok probami! Nie pozwolił temu zerglingowi na wejście do bazy, no i tutaj zbyt dużo nie zostało wyskautowane. Jednakże mamy Overlorda, którego zapewne Julai będzie chciał poświęcić. Widział tutaj te dwa budujące się gateway'e, może myśleć, że jednak większa ilość gate'ów jest już wyprodukowana, no ale właśnie nie wie, co jeszcze znajduje się w bazie jego przeciwnika. Tymczasem budowane są Roachy, jest już Barrow wymyślany, nie ma jednakże Jillian Reconstitution, a chciałbym zobaczyć, żeby ten upgrade został wymyślony już teraz. No jak na razie nie widać tego, żeby było to wymyślane. Tymczasem wpadają tutaj 4 zerglingi, co tu jest budowane? Czy jest to kanon? Nie jest to pylon, jest tutaj tak mały atak, jeden zergling zostaje zaspawany bardzo, bardzo szybko. Mamy tutaj chyba probówkę, dokładnie taką na postawie, gdzieś tutaj tego warp pylona, no jest on troszeczkę daleko od tej bazy i zaraz zobaczymy, czy Julai będzie w stanie obronić się przed tym atakiem. On ma troszeczkę przewagę, ma małą przewagę w limicie 81 kontra 62, no i Hag także posiada Sentry, który pomimo tego, że są fajnymi jednostkami, nie są zbyt mocne, no, posiadają jedynie 40 tarczy, 40 wytrzymałości, podczas gdy takie Roachy posiadają 145 życia, no i także Sentry nie zadają zbyt wielkich obrażeń. Dwie bazy kontra dwie bazy, zaraz zobaczymy, czy Julai będzie chciał swojego przeciwnika przemakrować. Co tutaj jest budowane? Robo Facility i zmiana, szybka zmiana na banana w Stalkery. Bardzo fajnie, podoba mi się to, co robi Liquid Hack. Widząc ogromne ilości Roachy, od razu zmienia taktykę, od razu zmienia swoją kompozycję jednostek i będzie starał się tutaj te Roachy jakoś kontrolować. Posiadając już te 8 czy 10 Sentry, dokładnie jest tutaj ich 9 Sentry, nie musi według mnie produkować zbyt większej ich ilości, ponieważ ta ilość Force Fieldów, ta ilość Guardian Shieldów spokojnie mu wystarczy. Bardzo fajne skautowanie tutaj ze strony Juliego, sprawdza, czy jego przeciwnik nie ma trzeciej bazy, podczas gdy on swoją właśnie stawia. No i świetnie wpada tutaj tym Overseerem, widzi dokładnie wszystko, zaraz zobaczymy, czy go straci. Musi uważać, żeby nie został on zniszczony. Rzucił tutaj jeszcze Changelinga tylko po to, żeby sprawdzić, co się będzie tutaj działo. Został zniszczony ten Overseer, ale widział Robo Facility. Nie ma tutaj jak na razie budującego się Robo Baya, ale pierwsze Immortale już są warpowane. Tymczasem Julai wychodzi tutaj do przodu, no nie wiem, czy to jest bardzo dobry pomysł. Jillian Reconstitution jest już prawie skończone, więc te Roachy będą o wiele szybsze. Spójrzcie, jak przyspieszyły tutaj. Wygląda jednakże na to, że Liquid Hack będzie starał się flankować swojego przeciwnika. Nie widzi tutaj tego zakopanego zerglinga. Jest tutaj pierwszy pylon, który właśnie w tym momencie się buduje. No i Julai posiada małą przewagę, jeśli chodzi o limit, ale to jest dosyć niewielka przewaga w tej fazie gry. 104 kontra 95. Uuu, świetny surround tutaj, świetne okrążenie kilku z tych sentry. Jeden z nich ginie, drugi oraz trzeci i chyba wygląda na to, że będzie to czwarty. Świetna, czy czwarty? Nie, jednak nie. Świetna wymiana ze strony Juliego, który poświęcił tylko troszeczkę zerglingów, żeby zniszczyć 3 sentry aż, a jak wiadomo, one są bardzo, bardzo, bardzo kosztożerne. Wygląda jednakże na to, że Julai troszeczkę tutaj cofnął się, jeśli chodzi o limit. Jak wygląda sprawa u Liquid Hacka? On posiada chyba na razie jedynie jednego Immortala, dokładnie tak, ale ogromna ilość Stalkerów. Przepraszam bardzo, jest już tutaj budowana. O, ale mały błąd ze strony Juliego, musi troszeczkę uważać, czy zostaną rzucone force fieldy, dokładnie tak, o, te wszystkie Roachy zostały złapane, jest tu także Observer, bardzo zła sytuacja dla Juliego, który traci wszystkie swoje Roachy, wygląda to naprawdę bardzo fatalnie, świetna flanka ze strony Liquid Hacka, który łapie swojego przeciwnika w doskonały sposób i spójrzcie, 107 kontra 80, teraz dopiero 101. Julai rzuca wszystkie swoje larwy na Roachy, chce jak najszybciej wybudować jakąkolwiek ilość jednostek tylko po to, żeby przetrwać ten atak. To już nie jest naprawdę kwestia tego, kto tutaj wygra, to jest kwestia tego, kto przetrwa ten atak. No i Liquid Hack naprawdę bardzo mocno podchodzi tutaj do swojego przeciwnika, ma także tutaj ten warp pylon, więc będzie w stanie atakować tą ekspansję, która posiada w zasadzie pełną saturację. I spójrzcie, w tym momencie Julai wypada, wyciąga wszystkie swoje drony z linii minerałów, ale nie wiem, czy to będzie wystarczająco, żeby zniszczyć tą armię. Liquid Hack naprawdę potężna, 17 stalkerów biega tutaj, także Immortal, który oczywiście swoimi kaczymi nóżkami nie jest w stanie przebić się tutaj do przodu, ale force fieldy w tym momencie padają i armia Protosa wypada
wypada tutaj do przodu. Julaj ma supply bloka 122 kontra 94. Fatalna sytuacja. Julaj wyskakuje swoimi dronami, które także padają jak muchy. Jest tutaj bardzo mała ilość roachy i spójrzcie, jak Liquid Hack niszczy to wszystko. Ten jeden atak, ten jeden błąd Juliego przesądził o tej grze i wygląda na to, że Zerg będzie musiał wcisnąć tutaj magiczne cyfry, magiczne literki GG, które właśnie w tym momencie robi Liquid Hack. Oczywiście odpowiada pełny maner. 1-0 dla Haka. W świetnej, świetnej grze. Jeszcze tutaj wbiegał kolejnymi stalkerami. Tutaj także miał tego Warp Pylona. Mógł atakować tą ekspansję. Tu było dużo soczystych dronów. Z20 ich dokładnie tutaj było. I wow, naprawdę, co przesądziło tutaj o tej grze? Ten ogromny błąd ze strony Juliego. No chciał tutaj zaatakować, ale właśnie nie będąc na creepie, nie miał odpowiedniej szybkości. Wpadły sentry tutaj z lewej. Bardzo ładna flanka, bardzo ładne 2-3 force fieldy przesądziły tutaj o wyniku tej gry. 1-0 dla Liquid Hacka. No a my oczywiście za chwilę przejdziemy do gry numer 2.